Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego The Last of Us Part 1. Słuchajcie, zaczynam w innym miejscu niż skończyłem. Jakiś checkpoint tutaj był i mi się załadował w ten sposób, że jestem już na dole, a kończyłem tam na górze. Zostawiłem tam na górze Ellie i Tess i tutaj zeskoczyłem na dół, żeby poszpundzić i ogólnie sprawdzić, czy droga jest czysta. No i słuchajcie, nie jest czysta. Mamy pełno zombiaków i obstawiam dramatyczną golonkę. Obstawiam dramatyczną golonkę. Zabijamy tego. Na razie to są zwykłe zombiaki. Nie mamy tego klikacza. Jeszcze zaznaczam, bo gdzieś tutaj pewnie się pojawi. Kurde, słuchajcie, nie wiem, jak ich tutaj dużo jest. O właśnie, tam Ellie z Tess czekają na mój znak. Ja bym chciał tutaj po cichu wszystkich załatwić. Mamy cegłę. No możesz ją podnieść. A, bo ja musiałem zamienić butelkę na cegłę. Słuchajcie, zawsze początki, jak nagrywam, są najgorsze. Najwięcej jest ścin na samiutkim początku, a potem jest coraz lepiej. Idzie. Dobrze, tylko żeby się nie obróciła. Rzućmy tam. No ale... Aha. Słuchajcie, miałem oczy jak 5 złotych. Nie, no to jest chyba do dupy. Ja nie sądziłem... Czyli był ten klikacz jednak, słuchajcie. Ja tutaj, słuchajcie, za dużo amunicji straciłem. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźcie na dół. Ale to były wszystkie zombiaki. Nie spodziewałem się, że ten klikacz mi wyskoczy tutaj, bo wydawało mi się, że tutaj w pobliżu były tylko zwykłe zombiaki. Ale było... Miałem też farta, bo jak ten by klikacz mnie złapał, to by się to skończyło bardzo źle. Dobra, trochę sobie odzyskamy tej amunicji, ale nie aż tyle jak, kurde... A nie, dobra, nie jest źle. Nie jest źle, przeładuj mi to. Tylko teraz mamy dwie bronie. Mamy rewolwer i mamy pistolet. I będziemy teraz dwa rodzaje amunicji, rozumiem, chyba... zdobywać, czy nie? Tak. No dobra, zostawmy na razie ten pistolet. O, daj mi to. Dobra, super. Nie no, brakuje tutaj kamerki, bo miałem oczy jak 5Z, na serio. Jak ten klikacz się pojawił, weź to zjedz sobie, dokładnie. No i teraz pytanie, gdzie, bo tu jest jakieś przejście, tam jest jakieś przejście. O Jezu, jak tu jest ciemno. Skoro Ellie już do nas test dołączyły, to chyba czysto, nie? Tak obstawiam. Kurde, włącz mi tą latarkę. Chcę tutaj sobie poszpundzić, żeby nie pominąć niczego, nie? O, zobaczcie, tu... Aha, tu już akurat mam fulla, jeśli chodzi o zdrowie. Tych szafek się nie da otworzyć. Tu też mam fulla. No ale słuchajcie, jakieś notatki by się przydały do przeczytania, jakieś kurde części, jakieś punkty doświadczenia, ja wszystko, słuchajcie, przygarnę. Dobra, widzę, że chyba tutaj muszę się udać. Zobaczcie, jaka rzeź. Tam na górę chyba, tak? Tutaj mamy kijek. Nie wiem, która broń jest lepsza, no chyba ten metalowy pręt niż drewniana pałka, nie? Znowu apteczka. Dobra, ja mam tutaj maksa i chyba nic poza tym. Przydałaby się jeszcze, słuchajcie, tutaj taka mapka, nie? Żeby na mapce były zaznaczone rzeczy, które pominąłem, tak jak było to w Rezydencie 4 remake'u. To by było bardzo duże ułatwienie. No ale nie ma tak łatwo. Dobra, czy ten coś tutaj ma? Ma, zobaczcie, do rewolweru to jest amunicja. I nie jest to aż tak widoczne, jakby się mogło wydawać. Dobra, czyli to muszę przesunąć i odblokujemy sobie drzwi. No.
Z czym masz problem, koleś? Dziewczęta, może byście pomogły, a nie się tylko przyglądacie? Dobra, teraz idź. Ja mam to trzymać. Jakbym teraz tak puścił. To się nada. Co one tam przesuwają? Też jakąś chyba półkę. Tylko ona jest trochę bardziej, że tak powiem... Chociaż nie, dobra. Jakąś maszynę. Myślałem, że jakąś taką, wiecie, półeczkę, która się rozwali zaraz i... Widzisz? I będzie drama. Nic mnie jest. Super. Szpundzisz tu? Dobrze, to ja idę tutaj w tą mańkę. O, opłacało się. Dobra, znowu ta apteczka. Pokazać mi to, czy ja coś mogę utworzyć. Dobra, nożyk. Stwórzmy sobie nożyk. Super. Masz, opatrz ranę. No ja mam full HP praktycznie. Więc hello. Dobra, chciałbym się wydostać z tego budynku, bo tu mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Czy mam tu zejść? Idziemy na dół. No na dół, na dół, ale kurde, ja bym chciał jakąś bezpieczną drogę na dół. Jest przejście. Tutaj. Kucni ładnie. Uwaga na plecy. Dobra, mieliśmy spotkanie z klikaczem. Na razie jednym, ale jak będzie ich więcej, to będzie prawdziwa tragedia. A w pewnym momencie na pewno ich wyskoczy więcej. Czy ja tu mogę zeskoczyć? Chyba muszę tak dookoła tutaj. Idziecie za mną, działchy? Proszę się tutaj nie rozdzielać, słuchać się pana. Wiesz co, myślę, że jak odzyskamy broń, powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Też tak myślę. Jakby... Ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Jakby tutaj wystarczy wam wrażeń, myślę, na całe życie, nie? To, co tutaj przeżywacie, te wszystkie przygody, to jest po prostu masakra. Dobra, w tej wodzie rozumiem, że nic ciekawego nie mamy. Więc mogę się od razu tutaj udać, jakie labirynty. Słuchajcie, gdybym był twórcą gry, jeszcze tutaj za tych rogów bym, poustawiał jakieś zombiaki, nie? Które by mnie tutaj straszyły. Ale nie jestem twórcą gier, więc... I nigdy nie będę. Więc spokojnie, nie możecie... Możecie się spodziewać tego, że nigdy z moich rąk taka gra nie wyjdzie. Bo robiłbym wszystko, żeby wkurzać graczy. I jakby ich straszyć. Dobra. Kurde, jakie tu są labirynty, słuchajcie. Żeby się tutaj przedostać przez te ruiny, to po prostu... Naprawdę niezły labirynt. Teraz pytanie, bo tu jest jakieś przejście na dół, a tu? Czy tu nic nie ma na bank? Tam coś się błyszczy, widzicie? Czy ja mogę tam przejść? Mogę. No i to jest to. Pominąłbym to idąc dołem. I dupcia, nie? To jest chyba alkohol. W sensie, no, zapaski jakieś takie do tworzenia. Dobra, mamy wszystko, wracaj się. Chociaż nie wiem, czy nie mógłbym tam zeskoczyć po prostu na dół. Ale wolę bezpiecznie już sobie tutaj wrócić. Masz suplement. A, suplementy też tam były. Nie gadajcie, że ja mogę... Tak, mogę sobie jakby powiększyć zasięg trybu nasłuchiwania. Ale słuchajcie, nie wiem, czy ja nie będę sobie zbierał tego na maksymalne zdrowie najpierw. Kurde, nie wiem. Na razie, słuchajcie, zostawiamy tak jak jest. Wyjdź mi z tego. Nie będziemy tego używać. Wiem, że tutaj mi gra sugeruje, żeby to zrobić, ale na razie to zostawmy. Może słyszycie te odgłosy. Jakby zaraz miał się zawalić ten budynek. Tędy. Coś tu mamy, mamy kolejne rzeczory. Widzicie, że one się niby błyszczą, ale tak naprawdę łatwo je pominąć, według mnie. Łatwo je pominąć i pewnie już jakieś pominąłem. Tym bardziej, że błyszczą się nie tylko te rzeczy. Czy to jest jakaś stacja metra? Nie wiem. Tutaj. Nie tylko błyszczą się te rzeczy takie, wiecie, z których możemy coś wytworzyć, ale też butelki. Też te pałki wszelkiego rodzaju.
pręty, nie pręty, no wiecie o co mi chodzi. Okej. Czy my tutaj będziemy mogli tworzyć koktajl Mołotowa? Z przybliż, tak, koktajle Mołotowa wzniecają pożar. Przytrzymaj i wycelo. Dobra. Okej. Czyli nowy schemat. To świetlik. Tak. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Czy ja będę musiał tutaj... Nie, no dobra, aby ktoś na nas czekał w umówionym miejscu. Muszę coś tutaj podpalić tym koktajlem? Czekajcie, bo o właśnie, przy ciałach przeważnie szukam amunicji, nie? Bo przeważnie przy tych ciałach faktycznie można znaleźć amunicję. Ale tu tym razem mamy notatkę jakąś. Czy to jest też świetlik? Spotkanie z drugim zespołem świetlików przy ratuszu. Ratusz Złota Kopuła, dziewczyny. Czyli to jest, kurde, jeden z tych ludzi, którzy mieli odebrać przesyłkę, czyli Eli tak naprawdę. Dziewczyna 160 cm wzrostu, 14 lat, rude włosy. Nie powiedziałbym, że ona ma rude włosy. Bardziej takie brązowe, nie? Chociaż nie bardzo rozumiem, to jakby inna grupa miała tą dziewczynkę też tutaj przejąć, jakby? Nie wiem. Nie wiem o co kaman, słuchajcie, co tu się dzieje. No gdyby, słuchajcie, się wszyscy dowiedzieli o czymś takim, zajebiście. Cholera. Że może istnieć lek. Pójdziesz przodem, ja obstawiam tyle. Eli, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niej. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. No to zacząłby się chaos prawdziwy, nie? Zabijaj klikaczy po cichu, używając ostrza. Podkradnij się i wciśnij E, by chwycić klikacza. Spoko, mam jedno ostrze. Jezus. A co tu jest? Co ty robisz, Boże? Co za żal. Poruszaj się po cichu, a ja walę tą pałą w szafkę, nie? No po prostu dramat. Weź to ostrze. Czyli w sumie światło mogę mieć włączone. Czy tu też będzie ostrze? Nie, tutaj mamy amunicję. No widzicie, one jakby nie reagują na mnie, ale klimat teraz jest gęsty. Ale tu są chyba też zwykłe zombiaki, czy nie? A czy mogę walnąć koktajl Mołotowa tam? Jak ja mam wybrać ten koktajl? Dobra, ale nie podpalaj mi tego jeszcze, no hello. Czy one tam polecą i się zjarają? Chyba niekoniecznie to tak zadziałało, jak myślałem. Chociaż nie, no jara się. Nie wiem, dwóch się chyba zjarało, słuchajcie, ale nie jestem pewny. Przecież ja tam teraz nie przejdę, to chyba było bez sensu. Co ja teraz zrobiłem z tym koktajlem? Zobaczcie, wszyscy tam łażą po tamtej stronie. Czy ja mogę... Czy wy to słyszycie w ogóle? Dobra, nie chcę, idą tam, a ja przejdę tą stroną. Ja walę, te odgłosy to jest po prostu jakaś rzeź. Z tej strony nikogo nie ma. Widzicie, wszyscy się tam ustawili. Ale kurde, tu mogą być takie rzeczy, że ja bym chciał tutaj to wszystko posprawdzać. Czy tu coś jest? Oh fuck. No mamy zombiaka, który w ogóle mnie olewa. No to ja też go oleję ciepłym moczykiem. Ale jest tu szuflada. Tylko to jest chyba zwykły, prawda? To nie jest klikacz. Ja nie potrafię ich rozróżnić za bardzo. Ja wiem, że one, te klikacze, taki ryj mają zdeformowany bardziej, ale...
Czasami ciężko mi jest to ogarnąć, tym bardziej jak jest tak ciemno. Tutaj nie mogę nic otworzyć. Jezu, jak te odgłosy tutaj się rozchodzą. Niby już odszedłem daleko od nich, a nadal to słychać mega tak, wiecie, donośnie. Weź tą butelkę, bo się przyda. Dobra, czy one się przesunęły tu bliżej mnie? No, nie widać ich tutaj. Chyba. Chociaż ja ten tryb nasłuchiwania nie mam aż, wiecie, tak ulepszonego, więc też tak z daleka to nie będę widział do końca. Tędy. Zaraz będzie po wszystkim chodzić. Tam jest klikacz. O, fuck. Dobra, idzie jeden. Jak ja bym tak tutaj... podszedł od tylca na tego, czy nie? Jak myślicie? Ale dlaczego taki... Ej, dlaczego taki odgłos? Nie, ja tego nie rozumiem. Dlaczego on mnie wyhaczył? Przecież byłem cicho, skradałem się, w ogóle tego nie czaję. I czy to jest od początku? A nie, odtąd. Czyli tu od tego miejsca, no spoko. Fajnie. A jak ja mam tego załatwić? Co po lewej? Jak ja mam tego załatwić? Mogę do niego podejść i go zabić po prostu? Spróbujmy, i tak mamy ten checkpoint, nie? Okej. Czy on coś mi zostawił? No weź tą cegłę, weź. Aha, drabina. Nie wiem, dziwne to było, słuchajcie, z tym jednym klikaczem. To ja myślałem, że ja mogę świecić latarką im po prostu w ryj. Ale chyba nie mogę w takim razie. Co on robi? No tragedia w ogóle. Nie ogarniam tego sterowania. Dobra, rozumiem, że one już tutaj nie wlezą. Eli, mogłabyś tutaj dołączyć? Dziękuję. Ja bym najchętniej tą drabinę tak pieprznął, nie? Bo jeszcze po drabinie może by były na tyle inteligentne, żeby wejść, ale żeby sobie ją tak ustawić, to może już niekoniecznie. Chociaż różnie bywa, nie? Nie wiem, słuchajcie, napiszcie mi, jak te klikacze działają, bo nie ogarniam. Czy one mnie zobaczyły, bo ja im świeciłem tą lampką, czy ja mam tą lampkę wyłączyć, ale przecież one są ślepe. Tylko na jakby słuch działają, a ja przecież kucałem i w ogóle nie robiłem hałasu, więc nie czaję. No ale ostatecznie się udało. Całe szczęście, że tam checkpoint był. Że doszliśmy do tamtego momentu, gdzie nam się zapisała gra. Czekajcie, w tamtą stronę jest wyjście. A w tą mańkę. Nie ma tutaj żadnych rzeczorów fajnych. Tylko ja chcę fajne, nie żadne zombiaki. Nie, no tu nic nie ma. Słuchajcie, słychać nadal te klikacze. Masakra. No, ale tam atmosfera naprawdę... gęsta. Można by było siekierę powiesić. Czy tu coś jest wśród tych śmieci? Nie. No dobra, no to lecimy. O, nie, myślałem, że coś tu było. Widzicie, ja w ogóle jestem ślepy, jeśli chodzi o te znajdźki. Czasami mi się coś wydaje w ogóle, że coś jest, a tak naprawdę nic nie ma. A czasami pewnie mi się wydaje, że nic nie ma, a coś tam jest i to pomijam. No dobra, lecimy dalej. O Jezu, piękna lokacja. Piękna lokacja, to jest chyba lokacja z mojego intra nawet. Tak mi się wydaje. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest tam. Gdzie? Fajnie. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze się tutaj rozejrzę. Aczkolwiek chyba tutaj nic nie będzie ciekawego. O, można tutaj wleźć. Jest zombiak. Kurde. Czy to jest opcjonalne chyba miejsce, bo nie wiem, czy ja muszę tędy przechodzić. Zgaś tą latarkę. W sumie mam jeszcze ten nożyk, dobra. Reszta się tutaj, jakby nie zaalarmowałem ich. A nie, i tak chyba muszę tu wleźć, bo tu jest coś do przesuwania.
Dobra, zabijaj go. Okej, Oz. Czy on coś zostawił dla nas? Jeszcze jeden chyba tu był. Zobacz, jak one się zlewają w tej ciemności. W ogóle ich praktycznie nie widać, nie? Okej. A czym tamtych udusiło, tego uderzył? Naciskałem ten sam przycisk, więc hello. Dobra. Podnoś to. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było używanie tego młotowa tam. No dobra. Przy tych klikaczach, no ale trudno. Mają jeszcze twarze. No, czyli nie są klikaczami. To pewnie ci żołnierze. Dobra, mogę stworzyć. Musimy iść. Mogę stworzyć sobie tego młotowa. W sumie spoko. Tylko nie za bardzo ogarniam ten. Czemu ja to mam pod dziewiątką? Wejdziemy na tę ciężarówkę. Mega dla mnie to jest nieintuicyjne. Dobra, ja wiem, jak wejdziemy na tą ciężarówkę, bo muszę sobie to po prostu przesunąć, nie? Te zagadki akurat w tej grze są bardzo proste i nie powinniśmy na tym utknąć. Natomiast, no słuchajcie, dobrze, że tego hardkoru nie wybierałem, bo pewnie by było krucho. Bo pewnie by było krucho. Jakoś tak, no na razie tego nie czuję. Jakieś takie fejle popełniam proste. A to jest dopiero początek. Potem będzie zdecydowanie gorzej. I potem gra, tak mi się wydaje, nie będzie wybaczać mi takich błędów. Dobra. Włazimy tutaj na górę. Jezu. Wam może się to nie podobać, ale dla mnie te lokacje to jest po prostu coś pięknego. Tak odwzorowanie, odwzorowane zniszczone miasto. W takiej ruinie. Masakra, cudownie to dla mnie wygląda. Lepiej bym sobie nie wyobraził po prostu takiego świata. Zdominowanego przez wirusa, przez tego grzyba. Dobra, tam dalej nie przejdę. Czyli to jest moja jedyna droga. Zajebiście. Ja nie ogarniam, czasami muszę to klikać, czasami muszę to trzymać i się mi się to myli. Już chyba któryś raz z kolei z tym łańcuchem mam problem. Nic nie słyszę. Okej, szybko. Ja pierdzielę. Ja walę. W ostatniej chwili. Masz coś na bucie. O fu. Obrzydliwa. Dokładnie. Bardzo obrzydliwa, nawet bym powiedział. Okej. Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. To słuchajcie, w ogóle nie dałoby rady, jeżeli byłby jakiś sprawny samochód, nie? To w ogóle poruszać się po takim, no, zrujnowanym mieście. Masakra, nie? Jak zostałaś ugryziona? Musiałaś się znaleźć w nieodpowiednim miejscu. O, to mnie ciekawi akurat, jak zostałaś ugryziona. Wymykałam się nocami. Byłam w szkole wojskowej z internatem. Ale po co? No wiesz, no, żeby pozwiedzać miasto. Także nie dopadnie mnie w centrum handlowym. Jak to młodość, nie? Jak ty się tam dostałaś? W ogóle za młodu, wiecie, nie czuć jakby, nie jest wykształcony jeszcze ten zmysł, co się powinno robić, czego się nie powinno robić, co jest niebezpieczne, a co nie. Ja będąc dzieciakiem byłem na pewno dużo bardziej odważny niż jestem teraz. Dziwię się, że cię nie. Czy tu coś jest ciekawego? Wiem, ja tam widziałem warsztat, ale jeszcze tutaj się wczytuję, wsłuchuję w to, co mówią. Wszystko będzie dobrze. Tutaj Tess ją pociesza, jakąś taka interakcja się pomiędzy nimi zawiązała. Joel na razie ma tak jakby to w dupce. Dobra, zobaczmy, co możemy sobie ulepszyć. Cieszmy się do pracy. Tych części nie mam chyba za wiele. Takie warsztaty będą, części są rzadkie, dokładnie. Mądrze korzystać z dostępnych zasobów. Te warsztaty będą się pojawiać tutaj w rozgrywce. Nie pamiętam, czy jakoś bardzo często. Aczkolwiek, no, trzeba będzie tutaj faktycznie podchodzić do tego z głową, nie? Po prostu, żeby nie wykorzystywać wszystkiego na byle co, tylko faktycznie na coś, co nam się przyda.
co ja tutaj mogę ulepszyć? Pojemność magazynka, szybkostrzelność albo szybkość przeładowania. Może pojemność magazynka? Dobra, weźmy pojemność magazynka na razie. I to by było na tyle. Więcej nic niestety nie ulepszymy. A w miarę rozwoju fabuły oczywiście coraz więcej tych broni będziemy mieli. Fajnie, że to pokazują, nie? O Jezu, nie to. Wstecz. Okej, okay, no i nic więcej nie zrobimy. Gra nas nauczyła czegoś nowego w mechanice tej gry. No i co, lecimy chyba dalej, nie? Już dziewczynki, odpoczęłyście? Tutaj jeszcze może coś fajnego zdobędę. Uuu, jakiś malarz tutaj chyba. Co to, co znaczy max? Aha, że mam max amunicji do tego rewolweru. Właśnie, może ja bym z niego też trochę pokorzystał. Nie wiem, czy ten rewolwer jest trochę lepszy niż ten zwykły pistolet, czy jakby taki, wiecie, porównywalny. No ewidentnie pracownia malarska. Teraz pytanie, czy tu, czy tam? Kurde. Tak się jeszcze próbuję rozeznać, czy tam za tymi drzwiami na przykład nikogo nie ma. Czy on zawsze kucać musi, jak ja używam tego zmysłu jego? Chyba tak. On to chyba automatycznie robi. Dobra, tutaj mamy też jakieś rzeźby. Czy ktoś tu jest? Wiem, że nikt mi nie odpowie. Rozumiem, że tam na górę. O, taki dźwięk. Mogę przeładować broń? Mogę, bo był jakby magazynek żeśmy ulepszyli. Oznacza, że takie pryknięcie, nie? Tyrknięcie. Oznacza, że coś możemy stworzyć. Dobra, tu jest ta pracownia. Czyli zapewne tak, na koktajl młotowa znowu. Mamy rzeczy, ale na razie nie ruszamy tego. Jezu, myli mi się to, że... Jezus! Sorry, sorry, to ja. Nawet mnie to przestraszyło. Sorry. Chodź, trzymaj się. Eli. Bo przez ciebie dostanę zawału. Jezu, gdzie my jesteśmy? Co? Co w mordę? Są jacyś zarażeni? Stare muzeum. Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat. Stare muzeum. Czy tamten pokój to mógł być po prostu taki pokój do konserwacji, czy coś też, nie? Dobra, tu na razie nic. Ja w ogóle wciskam ten zmysł, tak jakby on miał mi pokazać, wiecie, gdzie są znajdźki. Wiecie co? Może my sobie coś stworzymy z tych nożyczek, bo mamy maksa. A z tych nożyczek mogę stworzyć tak, nożyk. No to tak zrobimy. Na klikacze się przyda. I teraz słuchajcie, od razu bierzemy sobie te nożyczki. No i to było inteligentne. Natomiast idziemy dalej. No to nie wygląda bezpiecznie to przejście, no ale spoko. Dobra, uwaga na głowę! Szybko, przechodź, przechodź! Narobimy hałasu, od razu mówię ten. Joel! Wiedziałem. Wiedziałem! Żyję! Zaraz do was dołączę! Są tutaj! Tess? Uciekaj! Uciekaj! Ja wale. No i mówiłem. Mówiłem, że to się źle skończy, to przejście. Dobra, tu jest jeden po prawej. Zgaś tą lampkę, bo ja już nie wiem, czy ona mnie kurda przez to. No i znowu mnie zobaczył! Nie, niech on mnie zeżre, bo to jest w ogóle. Tam było coś, przytrzymaj kontrol, czyli nie dość, że się skradam C, to jeszcze muszę trzymać kontrol, żeby się skradać ciszej. To o to chodzi. Tak? No tak, bo tak idę szybciej, a tak idę wolniej. No dobra, okej, okay, rozumiem. Czy on mnie nie wyczaił przez tą lampkę, tylko przez to, że...
Tylko przez to, że się nie skradałem wystarczająco cicho, tak mi się wydaje. Ale trzymanie tego kontrola to jest takie, i na przykład teraz klikanie Q, żeby zrobić ten jego zmysł, to jest takie, powiem wam, no niefajne. W sensie, jedną ręką lewą, te dwa palce, trzeba być bardzo gibkie. Będę sobie musiał to chyba zmienić później, bo niewygodnie mi z tym. Co, podchodzimy do niego? Albo do niej, w sumie nie wiem. Tylko się nie odwróć, błagam. Idę po cichutku, kontrol ściśnięty. Ale czy ja mam nadal to ostrze? Ej, ja już nie mam tego ostrza więcej! Czyli on marnuje tak jakby... Okej. Jezu, no to kaszanka. Stwórz sobie jeszcze jedno, no. Kaszanka roku, słuchajcie. Ale chyba został ostatni, tak mi się wydaje. I w sumie jakbym go zabił, to mógłbym tutaj poszpundzić, bo może coś tu jest ciekawego. Dobra, słuchajcie, pomimo tego, że w to grałem bardzo dawno temu, co prawda, widzicie, że ja tutaj się wszystkiego na nowo uczę, bo jednak gra na padzie, a gra na klawiaturze to jest jednak różnica, to po pierwsze, a po drugie, no ta mechanika... Tą mechanikę... O nie, no teraz to mnie wyhaczył, pomimo tego, że kontrol trzymałem. Spieprzyłem to. Ja myślałem, że on jest odwrócony, no. No nie idzie mi to, słuchajcie, nie idzie mi i to jest niestety shit, że ja to tak ogrywam, ale chyba cisza, spokój, z tymi dwoma się udało. Może w sumie to i lepiej, że teraz nożyka nie zużyłem, nie wiem sam. Dobra, tu jest chyba już... To jest już chyba spokój, tutaj były te dzewczyny, one gdzieś na pewno spierdzieliły. W sensie gdzieś się ukryły, albo gdzieś, nie wiem, walczą. A my sobie poszpundzimy, co my tu mamy? O, taśmę, spoko. Tu nożyczki, też gites. Widzicie, warto tutaj te wszystkie szafki otwierać. Chociaż czasami też, no, jak się nie chce zużywać rzeczorów, nie? W sensie amunicji albo tych nożyków, można się jakoś przekraść między tymi zombiakami i po prostu stąd spierdzielić. Ale wtedy też jakby pomija się te znajdźki. No bo ciężko te znajdźki ogarniać i jednocześnie unikać tych zombiaków. Rozumiem, że... muszę użyć ostrza. Czyli zużyję to, które miało być na te klikacze. Ale to się opłaci. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Czekajcie, czy ja mogę... przeładować... Nie no, 18... Dobra, może zacznę używać tego... rewolweru bardziej, bo powiem wam, że 18 naboi. O! Zobaczcie, części, 25 części i 10 punktów doświadczenia. Naprawdę to jest bardzo opłacalne, otwieranie tych drzwi. Gorzej będzie, jak będę w jakimś momencie i nie będzie mnie, że tak powiem, stać na nożyk, że nie będę go po prostu mógł sobie stworzyć, a będę potrzebował wejść do takich drzwi, nie? Zamkniętych. Dobra, czy ja mogę tutaj chodzić sobie normalnie, czy muszę kłócać? Chyba cisza, spokój, ale tu chyba nic nie ma, tylko karaluchy jakieś. Więc idziemy na górę. Okej, słyszę. Słyszę dziewczyny. Co tam się dzieje? Już biegnę na ratunek. Czy to będzie totalna rozwałka teraz? Oż. Zgaś tą latarkę. On próbuje się do nich dostać, tak? To jest zwykły zombiak. Czyli nie potrzebuje mieć nożyka. Pięknie. Bierz tą amunicję. Gdzie ja lezę? Tu. Tylko one zatarasowały te drzwi, tak? A nie, ja się dostanę. Ja pierdzielę. Nic mi nie jest! Chłopaki, chodźcie tu! Chłopaki? Czy Tess jest...
Czy to jest chłopakiem? Chłopaki, chodźcie tu. No wiedziałem, że to będzie taka rozwałka, czyli w końcu trochę sobie postrzelamy, a nie będzie cały czas, wiecie, skradania. Wszyscy? Nawet mi się udało chyba ze dwa headshoty walnąć. Przeładuj to. Okej, wchodzą przez okno. Kurde, jaki odrzut jest z tej broni. Dlaczego jeden pocisk tylko? Weź to przeładuj, żeby mieć więcej. Jak tam dziewczynki? A raczej chłopaki. Cholera, mało brakowało. Wszyscy? No to teraz sobie pozbieramy. Jakąś amunicję poproszę. Ten nic nie ma. Dobrze, te zombiaki nie potrafią korzystać z broni, słuchajcie. Palnej. Ja bym się chciał już z tego miejsca wydostać, bo to jest naprawdę niebezpiecznie. Już chyba bezpiecznie byłoby na tych ulicach. Z tego, co widzę. Dobra, tutaj chyba nic za bardzo. Tu se mogę zamienić, to na razie nie. Co o cholera? Co ty tam? O, można z nią porozmawiać. Też. Jak tam? Tak, w porządku. Ja wiem, słuchajcie, co się tutaj wydarzyło, ale nie będę wam spoilerować oczywiście. Wiem, że słuchajcie, a ty, mała? Sebastian, wszystko który ogląda tę serię, pozdrawiam cię serdecznie. Oddychasz? Mój widz nie widział tej serii, więc muszę się powstrzymywać, jeśli chodzi o spoilery. No, to wszystko okej. Jaka makieta miasta w ogóle chyba. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Nic tu chyba, słuchajcie, nie było. Przynajmniej ja tutaj nic nie widziałem, poza tą jakąś butelką, czy jakąś cegłą, więc myślę, że możemy tutaj sobie wyskoczyć. Widzę, że nastaje powoli dzień. W końcu, bo te nasze nocne eskapady mi się nie za bardzo podobają. Wolę za dnia tutaj szpundzić sobie te lokacje. W ogóle ostatnio cały czas nadużywam słowa szpundzić. A, bo my byliśmy tam na dole i się chcieliśmy wdrapać na tą klatkę schodową. Dobra, teraz będziemy po dachach chodzić. Fajnie. Dobra, wbijamy do góry. Masakra. Musimy przejść na drugą stronę. Jest. Kojarzę to. Jest jeszcze kawał drogi tego ratusza. Może się wydawać, że on jest blisko, ale to jeszcze kawałek drogi. Kojarzę, że tu będzie deska, dokładnie. Do podniesienia i będziemy musieli po niej przejść. Tylko w którym miejscu ja mam ją postawić? Tu? Serio mam ją oprzeć o tą barierkę? Ja pierdykam. Ale jaja. Dobra. Powiem wam, bo tutaj jest dosyć wysoko, że nie wiem, czy bym się odważył przejść po takiej desce. Jeszcze dziecko to dziecko, mało waży, ale my... Jaja. I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde, widok jest ekstra. Chodźcie tędy. Hej, dawaj, dawaj. Piękna muzyka w tle. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. To już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała. Dobra, słuchajcie, mamy praktycznie 40 minut, ale jeszcze może kawałeczek sobie przejdziemy. Dobra, czyli tak naprawdę się zbliżyliśmy automatycznie cutscenką do tego ratusza. Czy tutaj coś mamy? Nie. Nic ciekawego. Już mamy tak naprawdę środek dnia. Rozumiem, że znowu zagadka z przesuwaniem kosza, żeby się gdzieś dostać. I tu nawet widać gdzie. Ale pytanie, czy ja mogę... O, właśnie tutaj. Tutaj coś mamy. Amunicja do rewolweru i jakaś notatka.
rozkazy: patrolować miejsce spotkania, przed przetransportowaniem dziewczyny do następnej kryjówki zagwarantować brak obecności wojska. Pismo odręczne: upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa. Jej bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. Mhm. Kolejny koleś, który tutaj miał za zadanie, rozumiem, przejąć, tak? Eli został zabity. Na ramieniu ten znak świetlików. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją. Ale skąd wiesz? Jaka pewna. Po prostu wiem. Wszystko będzie. No ale jak na świetliki, to tak słabo sobie radzą, nie? Miała być taka super grupa zorganizowana, a tutaj jeden po drugim padają jak muchy. A my dajemy radę, słuchajcie. Musimy się wspiąć. No dobra. No i proszę. I mamy, słuchajcie, nasz ratusz. Ostatnia prosta też. Ostatnia prosta, dokładnie. Czy tutaj coś mogę sobie jeszcze poszpundzić, pozbierać? Znowu to słowo poszpundzić, no. Jaja. No dobrze, słuchajcie, to w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Myślę, że to będzie idealne miejsce na to. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Cały czas idziemy do przodu, jak burza, można powiedzieć. Raczej, no, nie było jakiegoś dramatu, ale jak widzieliście, no, już miałem pierwsze problemy w tym odcinku, bo tych zombiaczków trochę tu było. Mam nadzieję, że mój skill wzrośnie w miarę upływu tej serii. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę tak lamić, ale wy lubicie moje fejle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.